Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat skutecznych metod na osiągnięcie sukcesu. Sukcesu w jakiejkolwiek dziedzinie, może być to pieniądze, praca, miłość, zdrowie, cokolwiek. O intencji paradoksalnej oraz o wyparciu. Zacznijmy od intencji paradoksalnej. Pozwól, że na początek opowiem Ci pewną historię. Córka mojej koleżanki miała taką dziwną przypadłość, wielu ludzi tak ma, w stresujących momentach bardzo się czerwieniła. Ja akurat tego nie uważam za jakąś wadę, natomiast no, ludzie, którzy się czerwienią, często się tego wstydzą, ona też się bardzo wstydziła. W pewnym czasie dostała propozycję pracy. Szła na rozmowę wstępną. Bardzo jej zależało na tym, żeby dobrze wypaść. Ktoś mądry powiedział jej, że przy tym rodzaju pracy, w tym wypadku akurat, to czerwienienie się jej na pewno nie zaszkodzi, a wręcz nawet może pomóc w zdobyciu z tego stanowiska. Więc poszła na tą rozmowę z mocnym postanowieniem, że nie będzie się opierać, będzie się czerwienić jak tylko się da. Weszła na rozmowę. Dzień dobry, czuję, że się nie czerwieni. Osoba prowadząca rozmowę zadała pierwsze pytanie, nie usłyszała go, musiała zapytać, poprosić o powtórzenie. Znowu się nie zaczerwieniła. Nie zaczerwieniła się przez całą tą rozmowę. Pracę dostała, natomiast czemu się nie zaczerwieniła? Tu wystąpiła intencja paradoksalna. Przez całe życie nie chciała się czerwienić, natomiast w tym momencie chciała, czyli jednocześnie jakby to z przeszłych momentów pozostało. Jednocześnie nie chciała i chciała się czerwienić. Wprowadziła intencję paradoksalną, która pomogła jej zwalczyć coś, czego w zasadzie nie lubiła, nie chciała. Potem już nie miała kłopotu z czerwienieniem się. Taką intencję paradoksalną można wprowadzić w różnych sytuacjach. Spróbuj na przykład, jeżeli masz kłopoty z zaśnięciem, spróbuj położyć się z mocnym postanowieniem, że dzisiaj tylko poleżysz, nie będziesz spać. Trzymaj oczy otwarte, tylko nie powtarzaj, nie chcę spać, bo to wyjdzie jak mantra. Po prostu połóż się, leż z otwartymi oczami z postanowieniem, że nie będziesz spać. Zobaczysz, jakie będą efekty. Intencją również paradoksalną, może nieco ukrytą, jest wyparcie. Kolejna metoda na osiągnięcie sukcesu. Czasami dążymy do czegoś. Dążymy usilnie, ustawicznie, pomimo tego nam nie wychodzi. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że w życiu przeważnie najlepiej wychodzą nam sprawy, na których nam nie zależy. Tutaj do czegoś dążymy, nie wychodzi nijak. Weźmy na przykład, chcesz podwyżki z pracy. Walczysz o tą podwyżkę. Pracujesz jak najlepiej. Starasz się. Nadgodziny. Dodatkowe szkolenia, kształcenia. Nie wychodzi. Nie wychodzi, nijak zupełnie nie wychodzi. Wszyscy naokoło dostają podwyżki, ty takiej podwyżki nie dostajesz. Co robisz w tym momencie? W tym momencie najprawdopodobniej zaczniesz szukać innej pracy. Zaczniesz szukać tej pracy nie na niby, tylko tak naprawdę, poważnie. Co się wtedy dzieje? Dostajesz podwyżkę. Dostajesz podwyżkę w tej pracy, w której jesteś do tej pory. Tutaj to jest wyparcie jednego pragnienia innym pragnieniem. Tak samo jest z sigilami. Jeżeli, pewnie znasz mój film o sigilach, jeżeli stworzysz sigila i on w jakiś sposób po prostu nie chce działać. Znaczy, że jest źle napisany, albo trzeba o nim przecież zapomnieć. Trzeba usunąć to ze swojej głowy. Może ci się to nie udaje. Wtedy tworzysz następnego. I nie dlatego, żeby tamten zadziałał. Po prostu. Chcesz już czegoś innego, tworzysz następnego. Tamten wypiera pierwszy i pierwszy się spełnia. Tak samo tutaj, wyparcie. Jeżeli czegoś bardzo chcesz, do czegoś dążysz, rób to jak najlepiej potrafisz.
Rób to z całą siłą woli. A jeżeli pomimo tego, że stworzysz sigilla, że masz wspaniałe mantry, wspaniałe afirmacje, medytujesz, nie wiem, może na rozstajach dróg o północy przy świetle księżyca w towarzystwie siedmiu wiedźm palisz ziele konopi. I co? I nic. Wtedy stwórz intencję odwrotną. Może nie odwrotną, przepraszam. Nie odwrotną, intencję inną. Inną. Zacznij dążyć do czegoś innego. Tam to się spełni. Na jakiej zasadzie to się może dziać? To się dzieje na zasadzie uwolnienia. Uwolnienia problemu. Niektórzy zakładają, że wszystko żyje, więc czemu nie założyć, że problem, choroba, chęć jest również istotą. Ona nie może działać, jeżeli zbyt usilnie na nią naciskasz. Nie może działać, zbyt dużo napięcia. W momencie, kiedy dasz temu problemowi, temu marzeniu, tej chorobie, czy nawet bólowi, kiedy dasz całkowitą wolność, zajmiesz się czym innym. Wszystko wróci na dobrą ścieżkę. Wszystko spełni się po twojej myśli. Także jeżeli sobie coś założysz, dążysz do sukcesu w jakiejkolwiek dziedzinie, spróbuj. Spróbuj intencji paradoksalnej, czyli odwrotnej, albo spróbuj wyparcia. Spróbuj usilnie chcieć czegoś nowego. Tam to powinno wrócić. Powinno wrócić do ciebie w jak najpiękniejszej formie. Bo przecież takie jest założenie, że wszystko ma do ciebie przychodzić w jak najpiękniejszej formie, spełniać się idealnie. Jeżeli ty nie zepsujesz, wszystko będzie dobrze. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję ci za obejrzenie tego filmu. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.